W kącie równoramiennym ABC dane są wierzchołki podstawy A i B oraz wysokość CD. Opisz współrzędne wierzchołka C, jeżeli wiadomo, że obie te współrzędne są dodatnie. Spróbujmy narysować tę sytuację w układzie współrzędnych. Mamy oś Y, mamy oś X, podpiszmy te osie. Tak, A ma współrzędne 2 i 1. 2 na X i 1 na Y, tutaj mniej więcej jest A. B ma współrzędne 6 i 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest nasze B o współrzędnych 6 oraz 5. Oraz wysokość CD równa 7 pierwiastków z 2 na 2. Obie współrzędne wierzchołka C, jeżeli wiadomo, że obie te współrzędne są dodatnie. Czyli zobaczmy. Musimy sobie zdać sprawę, że podstawa AB jest mniej więcej tak, odcinkiem tak ułożonym w układzie współrzędnych. I jest ona podstawą trójkąta równoramiennego. Czyli nasz wierzchołek C będzie leżał gdzieś na prostej, prostopadłej, przechodzącej przez środek odcinka AB. Ten środek sobie gdzieś tutaj mniej więcej zaznaczmy. I teraz nasz wierzchołek C będzie leżał gdzieś na tej prostej. O tej prostej wiemy, że jest prostopadła i przechodzi przez środek odcinka AB, czyli jest symetralną odcinka AB. To wynika z własności trójkąta równoramiennego. Zobaczmy, jak narysujemy trójkąt równoramienny. Tu niech będzie C, tutaj będzie A, tu będzie B. To jego symetralna przechodzi przez wierzchołek C i dzieli podstawę na dwie równe części. Może ta symetralna nie wyszła mi idealnie, ale chodzi o taki mniej więcej, o taką mniej więcej prostą. I tu jest nasze S. No to do dzieła. Co będziemy potrzebowali? Po pierwsze, za chwilę znajdziemy sobie S. Musimy sobie zdać sprawę, że odległość punktu C od podstawy AB to będzie te 7 pierwiastków z 2 na 2. I druga sprawa, druga rzecz, którą musimy sobie zdać, z której musimy sobie zdać sprawę, że obie współrzędne są dodatnie. Bo jedna możliwość to, że to C będzie gdzieś tutaj na przykład i wtedy mamy trójkąt równoramienny i te obie współrzędne będą dodatnie, na X dodatnio i na Y dodatnio. No i drugie C pewnie wypadnie gdzieś tutaj i to drugie C będzie pewnie ujemne, będziemy musieli je odrzucić. A być może obydwa C się zmieszczą. To wszystko wyjdzie nam z obliczeń za chwilę. W tym celu pierwszy krok, liczymy sobie punkt S i ja od razu go policzę, czyli dodajemy sobie skrajne współrzędne i dzielimy na 2. 2 plus 6 na 2. A w drugim miejscu mamy 1 plus 5 na 2. Co nam wychodzi? 2 plus 6, 8 na 2 to jest 4. 1 plus 5, 6 na 2 to jest 3. Mamy punkt o współrzędnych 4 i 3. Drugi krok. Ja dążę do policzenia prostej symetralnej, ale zanim policzę symetralną, liczę najpierw prostą AB. Żeby policzyć prostą AB, zapisujemy sobie równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli AX plus B i podstawiamy te punkty za X 2, za Y 1, za X 6, za Y 5. Otrzymujemy 1, to się równa A razy 2 plus B i pod spodem to samo, 5 to się równa A razy 6, czyli 6A plus B. Klamra, podkreślamy, odejmujemy, 5 odjąć 1 to 4, 6A odjąć 2A to jest 4A, B nam się skraca. A jest zatem jedynką. Jeżeli A jest jedynką, podstawiamy na przykład tutaj lub tutaj i wyliczymy sobie B, chociaż to B nie jest niezbędne. Z pierwszej linii mamy 1, to się równa A razy 2, czyli po prostu za A wstawiamy 1, czyli 1 razy 2 plus B, czyli 1 to jest 2 plus B, 2 na drugą stronę, B to minus 1. Skoro B to minus 1, mamy równanie proste, Y to jest 1x minus 1. Kolejny krok, trzeci krok, to jest policzymy sobie teraz prostą prostopadłą przez S. Prosta prostopadła ma odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli ich ilość tych współczynników kierunkowych musi dać minus 1. Minus 1, czyli A1, czyli 1 razy A2 daje nam minus 1, czyli A2 to jest minus 1. Zatem prosta prostopadła do AB, do prostej AB, będzie liczona w ten sposób, że piszemy sobie odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli minus 1x plus jakieś b. I teraz, żeby policzyć to b w tym trzecim kroku, to ja muszę podstawić punkt S. Punkt S policzyliśmy sobie tutaj, czyli za x 4, za y 3, czyli mamy 3, to jest minus 1 razy 4 minus 4 plus b. Minus 4 na lewą stronę, mamy 3 plus 4, to jest b, czyli b jest siódemką.
Równanie prostej prostopadłej to jest minus 1x plus 7. Minus 1x plus 7. W takim razie możemy już podpisać równanie tej prostej jako minus 1x plus 7 i chcemy znaleźć punkt C. Wiemy, że odległość punktu C od punktu S, czyli ta nasza wysokość, to jest 7 pierwiastków z 2. Czyli czwarty krok zrobimy sobie w tym miejscu. CD ma długość 7 pierwiastków z 2 na 2, a my teraz ten punkt C oznaczmy jako punkt o współrzędnych. Na x się będzie x, a ponieważ punkt C należy do naszej symetralnej, musi spełniać równanie tej prostej. Czyli y to jest minus 1x plus 7, czyli zapiszemy w skrócie minus x plus 7, dlatego że należy do tej prostej symetralnej. Ja tylko na rysunku jeden punkt C oznaczę, żeby tutaj nie robić dodatkowego bałaganu. Wyjdą nam i tak jakby dwie możliwości za chwilę przy obliczeniach. I teraz nasze CD liczymy ze wzoru na długość odcinka, czyli weźmiemy dodać, tutaj mamy minus x plus 7 odjąć 3 do kwadratu, czyli minus x plus 7 odjąć 3 do kwadratu i to ma dawać nam 7 pierwiastków z 2 na 2. Do 7 pierwiastków z 2 na 2. Podnosimy stronami do kwadratu, mamy już bez pierwiastka, czyli będzie x minus 4 do kwadratu, dodać minus x plus 7 odjąć 3 to jest minus x plus 4 do kwadratu, daje nam 7 pierwiastków z 2 na 2 do kwadratu. I co dalej? I w tym momencie uwaga, tu mamy x minus 4 do kwadratu, a tutaj mamy minus x plus 4 do kwadratu. Zobaczmy, że to w praktyce jest to samo, bo co ja mogę zrobić? To mogę przepisać tak jak jest, x minus 4 do kwadratu, dodać. Tutaj pasowałoby wpaść na taki pomysł, wyłączamy sobie minus przed nawias, mamy w nawiasie x odjąć 4, zamykamy nawias do kwadratu. Równa się 7 pierwiastków z 2 na 2 do kwadratu, to jest 7 do kwadratu 49 razy 2, 98 czwartych. I teraz co dalej? Minus do kwadratu da nam plus. Czyli tak naprawdę mamy po lewej stronie 2 razy x minus 4 do kwadratu równa się 98 czwartych. Co dalej? Dzielimy sobie przez 2. Mamy x minus 4 do kwadratu. To się równa 98 na 2 to jest 49 czwartych. No i teraz rozwiązujemy dwa przypadki, czyli co do kwadratu daje 49 czwartych? 49 czwartych to jest 7 drugich kwadrat, czyli mamy dwa przypadki. Jeden przypadek to x minus 4 równa się 7 drugich, czyli to co pod kwadratem równa się temu co pod kwadratem, lub drugi przypadek x minus 4 równa się minus 7 drugich, bo mamy ujemna do kwadratu jest dodatnia i dodatnia liczba do kwadratu też jest dodatnia. Czyli tu nam wychodzi x równy 7 drugich plus 4. 7 drugich to jest 3,5, dodać 4, czyli mamy 7,5, 7 i 1 druga, lub tu nam wyjdzie x równy minus 3,5, dodać 4, czyli 1 druga. Oczywiście jak tego nie zauważymy, możemy liczyć sobie na tym etapie z delty albo na tym etapie z delty i tak samo nam wyjdą wyniki. I teraz zobaczmy, jeżeli x jest 7 i 1 druga, to nasz punkt C ma współrzędne. C ma współrzędne na x 7 i 1 druga, na y nam wyjdzie tak, minus 7 i 1 druga, dodać 7, no to mamy minus 1 drugą. Czyli zobaczmy, jedna współrzędna niestety jest ujemna. Minus 1 druga jest ujemne, co nie jest... Nie jest zgodne z treścią zadania, bo tutaj mamy, że obie te współrzędne są dodatnie, czyli ten przypadek niestety odrzucimy. No i w drugim przypadku dla x równego 1 drugiej nasz punkt C ma współrzędne. Za x w to miejsce wstawiamy 1 drugą, a druga współrzędna to będzie minus 1 druga plus 7. Czyli widzimy, że obie współrzędne są dodatnie, to są współrzędne 1 druga oraz 7 odjąć 1 druga, czyli 6 i 1 druga. Czyli odpowiedź do zadania. Odpowiedź. Punkt C ma współrzędne. Na x 1 drugą. Na y mamy 6 i 1 drugą.